Witamy serdecznie w codziennym eurosportowym oknie na sport. Michał Korościel, kłaniam się. Dzisiaj skoki narciarskie, proszę Państwa, czyli to, co w kwietniu lubimy najbardziej. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, jest z nami Piotr Żyła. Cześć Piotrek! Cześć, cześć, witam wszystkich. Nie tylko Piotr jest z nami, oczywiście Marek Rudziński, kłaniam się Panie Marku. Witam bardzo serdecznie. Igor Błachut, witamy serdecznie. Dobry. Igora nam zacięło chwilowo i Kacper Merk jest z nami, rzecz jasna. Tak, jestem, kłaniam się. No dobrze, to najpierw, żeby się wprawić w dobry nastrój, proponuję materiał dźwiękowo-filmowy. Proszę bardzo. Piotrek, to brzmi i wygląda bardzo dobrze. Bobby McFerrin by się nie powstydził. Powiedz, jak długo przygotowywałeś się do takiego występu i czy masz więcej w swoim repertuarze? Znaczy, tak szczerze, to w sumie no grałem już tę piosenkę częściej, wcześniej dużo i ją umiałem, a tak tekstu, no to tak się trochę nauczyłem jednej zwrotki na szybko akurat, no i tak mi się nudziło, no i uznałem, że spróbuję zaśpiewać. Wyszło mi to nie do końca, zaśpiewanie się nie nadaje, ale spróbowałem, fajnie było, dobrze się bawiłem przy tym, także myślę, że dużo, dużo jeszcze ciekawych też utworów jest do tak naprawdę nagrania, czy ze śpiewaniem, no to już nie wiem, no. Czy wiesz co, nie jest najgorzej, ale wiesz co, powiem ci, że musi być jakaś dziwna łączność między skokami narciarskimi i muzyką, nazwijmy to szeroko, bo już nie jesteś pierwszym skoczkiem, który idzie w tę stronę. Matti Nykänen to wiadomo, Jussi Hautamäki był. Co skoczków ciągnie do uprawiania muzyki? Dlaczego wam to tak bardzo leży? Czy nie wiem, no myślę, że to jest takie fajne zajęcie i fajne takie hobby, bo tak naprawdę my jeżeli uprawiamy sport profesjonalnie, no to ciężko tak naprawdę inne dyscypliny jakoś uprawiać, wiadomo, kontuzje. Poza tym mamy też zakaz, na przykład ja też kiedyś piłkę grałem, teraz już nie gram, a tak, no to w zasadzie na gitarze, czy wiadomo, w muzyce, tam na innych instrumentach, no wiadomo, śpiewanie tak samo możemy tak naprawdę robić. No a to można powiedzieć fajne, tak, takie uspokajające też jest i tak odciąża na pewno w dużym stopniu głowę od tak naprawdę naszej codziennej pracy, można się chwilę zapomnieć i porobić po prostu coś innego, coś też fajnego i dobrze się przy tym bawić, bo to też jest dosyć istotne i żeby czerpać z tego też radość. Piotrek, a powiedz tak szczerze, chodzi ci po głowie nieśmiało na przykład wydanie płyty albo koncertowanie w jakimś kameralnym gronie? I drugie pytanie, czy możliwy jest duet z panem Maciejem Kotem? Znaczy, powiem tak, no nie, to tak bardziej hobbystycznie sobie gram. Śpiewam jeszcze bardziej hobbystycznie, bardzo, bardzo rzadko, ale myślę, że na tę chwilę to raczej skupiam się na tym, co tak naprawdę jest do mnie istotne. Wiadomo, skoki to jest mój sport, moja pasja taka największa. Wiadomo, że też nie można tego cały czas robić, no bo mamy też ograniczone treningi, kiedy możemy, to możemy.
A w wolnych chwilach tak naprawdę można pograć. A z Maciejem Kotem, no na pewno myślę, że jeszcze tobie z Maćkiem pogramy coś. I może puścimy, jak się coś nauczymy. No na razie musimy we dwójkę jak będzie jakieś zgrupowanie, na którym się nam będzie nudzić. To myślę, że coś przygotujemy, może trenera naszego Michała też dołączymy. On akurat na śpiewakach się nada, ale też na gitarze też super gra, także jak się nam będzie bardzo nudzić, to może coś wklecimy. No dobrze, Piotrek, to ja oddaję cię w ręce teraz naszych ekspertów. Może pan Marek najpierw, czy pan ma jakieś pytania muzyczne, panie Marku? Ewentualnie przechodzimy do sportu. Proszę bardzo. Najpierw muzyczne, bo zadzwonił do mnie Eric Clapton przed momentem, powiedział, że chciałby się tych chwytów nauczyć, które ty stosujesz. To po pierwsze i komplementował bardzo, że pięknie grasz. A przechodząc do sportu, może o skokach, bo jednak to jest, jak powiedziałeś, twoja praca, twoja pasja i temu poświęcasz najwięcej czasu. A zatem trochę o tym minionym sezonie. Niewiele brakowało, a skończyłbyś go w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w której byłeś zresztą. Wygrałeś jeden konkurs, miałeś kilka zerówek. Czy ten sezon, ty sam, patrząc na to już z perspektywy kilku tygodni, w trakcie których nie skaczesz, oceniasz jako sezon udany, jako średni, jako słaby? Znaczy tak, myślę, że to był udany dla mnie sezon. Miałem taki jeszcze, można powiedzieć, lepszy plan na samą tą końcówkę, bo ta końcówka to było, czułem się naprawdę, naprawdę dobrze, naprawdę fajnie przygotowany i chciałem tam tak naprawdę poskakać jeszcze w tej końcówce sezonu. No, wiadomo, ta dziesiątka Pucharu Świata, to tak można powiedzieć, w dziesiątce dobrze być. Mnie tak naprawdę tam Filip w ostatnim konkursie, tym, który się odbył, mnie wyprzedził. Myślę, że tam jakby się odbyły te konkursy, to no myślę, że bym by tam powalczył o tą dziesiątkę jeszcze z nim. Ale no, co zrobić? No tak to jest, że trzeba skakać od początku do końca. Ja niestety tamten początek miałem średni. To też myślę, nie wpłynęło chyba tak dobrze na cały ten sezon. Nie udało mi się od samego początku tak fajnie rozpędzić, jak choćby w połowie sezonu miałem taką chwilę takiej fajnej, stabilnej, dobrej formy. No i właśnie liczyłem na tą końcówkę, że ona też przyjdzie. No niestety się to nie udało mi zrealizować. Ale mam dalej tak naprawdę plany co do kolejnych sezonów i w przyszłym sezonie mam zamiar znowu się przygotować najlepiej jak potrafię i myślę, że walczyć no tak też jeszcze lepiej jak umiem, także myślę, że kolejny sezon stoi otworem i dużo, dużo tak naprawdę jest do zrobienia. A jeżeli chodzi o te chwyty, to akurat melodia była, także tam chwytów nie było, ale no to wiadomo, no chwyty tak naprawdę to no każdy, kto gra na gitarze, to tam coś tam chwyty zna. No dobrze, Piotrek, a powiedz, jaki był twoim zdaniem twój najlepszy skok w tym sezonie? Wydaje mi się, że najlepszy skok w sezonie, znaczy na pewno najbardziej cieszyłem się ze skoku próbnego w badminton dort. I w sumie on był też najdłuższy skok. I on był na pewno bardzo dobry i w sumie, no i fajny, przyjemny, ale taki można powiedzieć, najlepszy. W Predatto na pewno na tej małej był taki naprawdę, naprawdę bardzo fajny.
skok, w którym wszystko tak naprawdę wyszło tak jak powinno. I jeszcze taki, w sumie właśnie na koniec w Trondheim, w kwalifikacjach, zająłem tam drugie miejsce, to też był taki, no taki fajniejszy z tych lepszych. Także no było dosyć sporo takich tych lepszych, a o tych gorszych lepiej nie mówić. No dobrze, to nie będziemy mówić. Piotr, to teraz pytanie do ciebie. Z czego ty zapamiętasz Piotra Żyłę w sezonie 2019-2020 i ewentualnie jakie masz pytania do naszego gościa? O właśnie tu widzę teraz. To tak, nieprzyjemnie się mi właśnie ten sezon tak zaczął. Ze zdartym nosem. To myślę, że to też na pewno z tego też zapamiętam ten sezon, bo to na pewno nie jest fajne się wywalać. I jeszcze wiadomo na początku sezonu. I to tak można powiedzieć, cieszę się, że mi się wtedy nic nie stało, no ale. Ale tak naprawdę no, niefajne. Upadki na pewno są taką niefajną częścią naszego sportu. No, zdarzają się i też na pewno trochę mają później wpływ na to, co się dzieje później, bo ja tak naprawdę później też odpuściłem chyba tam dwa treningi i też trochę to zaświało, myślę, moim takim dobrym rytmem, co miał być tak naprawdę od początku sezonu, a gdzieś tam dopiero w połowie weszedł. Także myślę, że to było też takie no niefajne, no ale no zdarza się, no bywa, także mam nadzieję, że oby jak najmniej tych upadków w kolejnych latach. Jasne, że tak. Igor, oddajemy teraz głos tobie, czas na twoje pytania. No, poniekąd Piotrek trochę przed chwilą odpowiedział na pytanie, które chciałem zadać, bo chciałem go zapytać o porównanie poprzedniego sezonu i tego, który zakończył się przed dwoma miesiącami. Bo poprzedniej zimy wyglądało to tak, że Piotrek kapitalnie rozpoczął, końcówka była może odrobinkę mniej udana. Teraz ten początek był dużo słabszy, końcówka, środek sezonu, końcówka, no i ta część, o której mówił Piotrek, że nie doszła do skutku, a liczyliśmy na to, że będzie skakał dobrze, teoretycznie miała wyglądać lepiej. Chciałem zapytać o to, czy to wynikało z jakiegoś rytmu przygotowań, czy też rzeczy niezwiązane bezpośrednio ze sportem, z dyspozycją fizyczną grały tutaj rolę, tylko że przed chwilą poniekąd odpowiedziałeś trochę na to pytanie. To znaczy, że tej zimy być może wyglądałoby to inaczej, gdyby nie to, że w Wiśle nastąpił takie swego rodzaju falstart. Coś, co cię wybiło z rytmu, nie wiem, odebrało pewność siebie, sprawiło, że zacząłeś więcej kombinować w tych skokach. Jak to mogło wyglądać? Znaczy tak, starałem się do tego, wiadomo, w trakcie sezonu nie dopuszczać do takich myśli, że to może coś mieć jakiś wpływ. Starałem się tak naprawdę robić po tym upadku dalej swoje, dalej to, co umiem. Ale później jak tak w zasadzie gdzieś tak to później przemyślałem i tak naprawdę miałem czas, żeby pomyśleć coś trochę nad tym. No to jednak trochę mnie to chyba wybiło z takiego rytmu, bo tak naprawdę i całe lato miałem naprawdę bardzo fajne i byłem w takim, można powiedzieć, dobrym rytmie i fizycznym, i psychicznym. A tutaj właśnie później po tym upadku też tam, zresztą wiadomo, w zimę też nie mamy jakoś dużo tych treningów, tam chyba dwa treningi odpuściłem trochę. Trochę tak naprawdę mi to chyba zaburzyło taki rytm, już nie miałem tak naprawdę fizycznie, byłem trochę słabszy w tym samym początku. Później gdzieś tam wiadomo, udawało mi się to niwelować tam dobrymi skokami, ale tak naprawdę nie miałem takich w sumie trochę tak jakby moja forma fizyczna była słabsza w tym sezonie, jak,
jak poprzednim, ale to myślę, że to miało trochę związek z tym upadkiem. Ale na koniec tak naprawdę, jak już te loty się zaczynały, to wiadomo, no przy lotach nie trzeba być jakoś super, super fizycznie przygotowany, tylko tam tak naprawdę dużo innych czynników tak naprawdę ma wpływ. I tam właśnie no, liczyłem na to, że sobie to odkuje ten cały początek sezonu. No ale no niestety odwołali to, także no trudno powiedzieć, jakby było, no wiadomo, że ja liczyłem na to, że będzie dobrze, ale no tak się stało, no i po prostu trzeba na spokojnie w przyszłym sezonie sobie odbić to co zabrali teraz. Jasne. Piotrek, to teraz przechodzimy do pytań od naszych widzów. Te pytania pewnie już ma dla nas Kacper Merk. Czy są już pierwsze, Kacper? Tak jest. Mam te pytania. Oczywiście za chwilę do tych pytań przejdę, ale najpierw jeszcze jedno pytanie ode mnie. Odnośnie twoich skarpet słynnych z tego sezonu. Ile ty masz par? Bo widzieliśmy, że jest ich na twoim Instagramie naprawdę dużo. A tak. Coś tam miałem na zimę przygotowane. Na pewno pierwsze były w papryczki, skarpetki, no później właśnie bananowe i tak naprawdę do skakania później, jeszcze gitary były, tak. To zawsze tak naprawdę później po zawodach, po dobrze wykonanej pracy można było sobie ubrać skarpetki i się relaksować. A jeszcze miałem właśnie do skakania takie z dynamitem, które tak naprawdę, no można powiedzieć, to trochę takie talizmany. Ja tam też z kolei, wiadomo, stara się w takie rzeczy nie wierzyć, czy tam nie myśleć dużo nad tym, ale fajnie mieć tak naprawdę coś takiego swojego, które co się wkłada i się dobrze tak naprawdę mi to kojarzy i dobrze tak naprawdę się o tym myśli, że to tak naprawdę jest no taki trener, można powiedzieć, talizman, jeżeli chodzi o mój sport. O tym dynamicie sporo słyszałem tej zimy, ale już teraz pytania od naszych widzów. Kasia pyta, czy masz zapasy słoików z papryką i czy są one duże? Znaczy... Tak, no coś tam mam, ale to już teraz akurat przerzuciłem się na paprykę taką świeżą chili papryczkę, to właśnie do jajecznicy sobie wkroję zawsze, czy tam do jakiegoś dania, także tak bardziej na ostro, a słoiki pewnie na zimę, jak będzie czas. Pytanie od Przemka, czy jesteś już gotów zaprezentować swoją nową fryzurę? Nie. Okej, to nie możemy zatem doczekać się, kiedy to nadejdzie. Sławomir pyta, czy skakałeś. No blisko. Sławomir pyta, czy skakałeś kiedyś z czertaka w Czechach? Skakałeś, bo to Harachow, to ja może rozwinę to pytanie. Jak ty tę skocznię kojarzysz, wspominasz, jak ci tam się skakało? Akurat z tego co pamiętam, nie miałem tam dobrych jakichś takich skoków. Zawsze mi się tam jakoś słabiej skakało, nie wiem czemu. Znaczy przypuszczam, bo tam taki, można powiedzieć, specyficzny rozbieg jest taki, można powiedzieć, długo płaski, a później jeszcze bardziej płaszczy do progu. Także taka trochę, można powiedzieć, specyficzna skocznia, ale miałem tam kilka bardzo fajnych skoków, także myślę, że teraz jakby chciałoby mi się tam znowu skoczyć. Mam nadzieję, że tam słyszałem właśnie, że mają tam jakieś plany odnośnie przebudowania tej skoczni i zmodernizowania jej. Także no bardzo, bardzo chętnie bym sobie tam znowu podskakał, szczególnie, że to skocznia mamucia, także to dodatkowo fajnie. I ostatnie pytanie ode mnie w tej części. Wrócimy teraz do 2013 roku, bo Arek chciał cię zapytać, czy postawiłeś już tę słynną flaszkę Morgiemu? Nie miałem okazji akurat.
Morgi akurat skończył skakać. Chociaż też w tym sezonie widziałem się z nim w Bischofshofen, coś tam porozmawialiśmy, ale tak jakoś nie było w sumie okazji mu postawić tej flaski, ale myślę, że jeszcze będzie pewnie kiedyś jakaś okazja, bo on tak naprawdę też przyjeżdża czasem na skoki w roli komentatora czy tam jakiegoś eksperta, także myślę, że może kiedyś się uda mu tą flaszkę postawić. Pewnie, że tak, czasu nie zabraknie. Piotrek, przechodząc teraz do tego sezonu i do skoków, o was często się mówi fajne chłopaki, ale już zaawansowani wiekowo. W związku z tym pytanie do ciebie, czy ty jako facet 33-letni czujesz się staro i ewentualnie czy w twojej głowie już pojawiają się myśli o dacie, kiedy zejdziesz ze skoczni? Do którego roku ty chcesz skakać? Masz już takie pomysły? I czy na przykład dochucza ci wiek momentalnie? Znaczy tak szczerze powiem, nie myślałem o tym tak naprawdę, że mógłbym nagle robić coś innego teraz. Po prostu chcę dalej skakać, dalej tak naprawdę mi to sprawia przyjemność. Treningi i przygotowanie tak naprawdę cała ta praca, którą wykonujemy, to jest fajne, bo to tak naprawdę przygotowujemy się do sezonu, później jest ten sezon, można tak naprawdę się sprawdzać, realizować. Nie mam jakiejś takiej swojej daty, żebym chciał skończyć. Chcę po prostu skakać tak długo, aż tak naprawdę dopóki mam na to siłę i dopóki mi to tak naprawdę sprawia przyjemność, a siłę mam tak naprawdę, bo czuję się dobrze. Powiedział, że bardzo dobrze teraz też przygotowujemy się, już można powiedzieć takie ciężkie treningi, do mnie to jest też fajne, ja lubię tak naprawdę, to są te troszkę można powiedzieć takie wyzwania, sztangę i ciężary z obciążeniami sobie na plecy wziąć i sobie dźwigać. Uważam, że Piotra nie ma co wysyłać na emeryturę, przecież ja skakałem w wieku 45 lat. Honor jakim nie wspominając, także i wiesz, to Dokładnie, ja to jeszcze jestem młody, patrząc na Noriakiego. Piotrek, wiesz co, Michał Doleżal był ostatnio naszym gościem i powiedział, że ty będziesz skakał przynajmniej do igrzysk w roku 2026. Czy to możliwe? A myślę, że tak. No, to w sumie 2026 to jest w sumie ile? 6 lat. No to 6 lat. 6 lat. To nie jest tak dużo tak naprawdę. Sezony szybko uciekają, także myślę, że do tego czasu dam radę skakać i walczyć. No dobrze, panie Marku, to czas na pana i pana kolejne pytania. No nie wysyłajmy Piotka na emeryturę, bo skoki narciarskie byłyby znacznie mniej ciekawe, gdyby Piotka w nich zabrakło z wielu różnych powodów. Piotruś, chciałem wrócić do sprawy, którą swego czasu żyła znaczna część kibiców sportu, który uprawiasz. Garbik, Fajeczka, te wszystkie historie związane z twoją pozycją najazdową na próg. Czy to już masz za sobą, czy to jeszcze Stefan Horngacher wszystko uregulował, czy dopiero Doleżal, czy już nie masz z tym żadnych problemów? To moje pierwsze pytanie. A drugie, póki jestem przy głosie, to ci od razu zadam. Są dobre warunki na skoczni, nie ma problemów z wiatrem, odbijasz się. W którym momencie wiesz, że to będzie dobry skok? Czy w ogóle takie odczucie w czasie lotu po wybiciu się z progu jest, czy też nie? Bo my komentując skoki czasami odnosimy takie wrażenie, że zawodnik nie walczy o odległość, albo skacze pasywnie, albo nic z tego nie będzie. To jest tak rzeczywiście, że ty czujesz w którymś momencie skoku, że on będzie bardzo udany, albo wiesz, że będzie zupełnie nieudany, jeżeli nawet nie ma żadnych niekorzystnych warunków wiecznych. Proszę bardzo. Dobra, to może zacznę od tego pierwszego pytania. No to tak wygląda tak naprawdę z mojej strony, że no ja tak naprawdę w tym czasie, co przyszedł Stefan,
do tego czasu też dużo, dużo tak naprawdę próbowałem, dużo tak naprawdę sprawdzałem różnych pozycji. Akurat tamta mi najbardziej pasowała na ten czas. Przez Stefan powiedział, że nie mogę już tak jeździć. No to uznałem, że no spróbuję, no. Spróbuję normalności trochę, bo można powiedzieć, że tamta trochę była dziwna, ale można powiedzieć, samo tak naprawdę ułożenie z belki było inne. Później pozycja była normalna, już przy odbiciu już była normalna, taka jak powinna być. Wiadomo, przy dobrych skokach no to też dobrze wychodziło, przy gorszych mniej. Ale nie, teraz tak naprawdę już nie mam potrzeby wracania do tego, tylko po prostu cały czas dąży się do tego, żeby było jeszcze lepiej. A może, nie wiem, trener na myśli, że mam tak jeździć, no to wtedy będę jeździł, ale nie mam takich, sam od siebie nie mam już takich pomysłów. Raczej skupiam się na tym, co tak naprawdę trener do mnie mówi i jakie trener wskazówki daje. Także myślę, że to jest też do mnie najistotniejsze. A tak skok tak naprawdę zaczyna się już od momentu ruszenia z belki, tak szczerze powiedziawszy. To jest dość istotny tak naprawdę element. Jak się już ruszy z belki i się źle ruszy, no to już ciężko cokolwiek zmienić. Ale to tak, to jest racja. No, my tak naprawdę już wiemy w pewnym momencie, kiedy skok jest udany, a kiedy się popełniło jakiś błąd. A to, że się odpuszcza, to może też czasem tak wygląda, a nie do końca tak jest, bo czasem po prostu by się wydawało, że się ma wysokość, wszystko się ma, ale tak naprawdę się nie ma szybkości i gdzieś tam zawodnik się wtedy męczy i po prostu ten opór powietrza jest tak duży, że gdzieś tam widać, że tak by on już nie walczył, odpuszczał, a tak naprawdę on już czasem nie ma tak naprawdę, nie jest w stanie nic z tego zrobić i to tak czasem wygląda, no ale też wiadomo, że też się zdarzają tacy zawodnicy, że tam już czują, że coś nie wyszło i tam się poddają. Dobrze, to teraz czas na Igora i jego pytania. Słuchamy Igorze. No to ja poniekąd nawiążę do tego, o czym przed chwilą mówiliście. To znaczy myślę, że to pytanie powinien sobie zadać Kacper. Dlatego, że często kiedy zawodnikowi wyjdzie skok albo nie wyjdzie, no to w przypadku naszej stacji Kacper czeka na dole, prosi do rozmowy danego zawodnika, no i mówi: słuchaj, skok nie bardzo wyszedł, dlaczego? Albo wyszedł, dlaczego? No i standardowa odpowiedź, 9 na 10 przypadków, to jest taka, że a jeszcze nie wiem, muszę porozmawiać z trenerem. Więc na ile ta rozmowa z trenerem, na ile jeszcze ta analiza, obejrzenie z boku tego, co robiliście, jest wam w stanie podpowiedzieć, co poszło nie tak, ewentualnie co zrobiliście dobrze? No bo skoro mówiłeś przed chwilą, że właściwie po ruszeniu z belki mniej więcej wiadomo, co z takiego skoku będzie, no to co jeszcze można wychwycić patrząc z boku? Czy to są jakieś bardzo istotne rzeczy, czy trochę mniej? No i drugie wynikające z tego, w jaki sposób po takiej wideoanalizie jesteście w stanie później w drugiej serii na przykład dany błąd wyeliminować albo jakiś element, który fajnie zagrał, powtórzyć? No to od razu powiem na to pytanie, że tak by, że musimy porozmawiać z trenerem. To wygląda trochę tak, że po skoku nie za bardzo chcemy rozmawiać na ten temat, bo tak naprawdę dobrze się jest upewnić, jeszcze porozmawiać z trenerem i najlepiej jakby trener powiedział, co tak naprawdę się zrobiło, bo to jest też tak, że jak się tak naprawdę cały czas i szczególnie w moim przypadku to tak jest, że jak na przykład, że jak zły skok skoczy, to ja tak naprawdę nie chcę o nim rozmawiać, tylko tak naprawdę chcę myśleć o tym, żeby skoczyć lepiej i dobrze. I tu tak naprawdę jak się zły skok skoczy i jeszcze się o nim rozmawia, jeszcze się go analizuje,
tak naprawdę wyciąga na jakieś, nie wiem, współczynniki trzecie, czwarte, że to można było zrobić tak, to tak, to tak, to później można się z tym łatwo zaplątać i tak naprawdę zamiast myśleć o tym, co można zrobić dobrze, to cały czas się wraca do tego, co jest złe i to raczej ja tak naprawdę w moim przypadku to ja nie lubię po prostu, jak źle skoczę, to najlepiej w ogóle nie rozmawiać, dopiero trener tak naprawdę powie okej, było tak i tak, ale teraz kolejny skok jest i masz tak naprawdę skupić się na tych elementach, które są dobre i istotne dla mnie, a nie tak naprawdę podsumowywać te złe, bo to tak naprawdę im więcej się tych złych podsumowuje, no to gdzieś tam w głowie zawsze zostają i później czasem z niczego można sobie stworzyć dosyć spory problem. No dobrze, Piotrek, wiesz co, to jest dobry moment, żeby przypomnieć twoje najlepsze wypowiedzi, czyli Best of Piotrek Żyła 2019-20. Słuchamy i patrzymy. Czułem się świetnie. Byłem przygotowany, można powiedzieć, 110%. Wszystko funkcjonowało ze strony mentalnej, fizycznej. No, dawno się tak dobrze nie czułem. Te skoki były śmieszne. Już było tak, można powiedzieć, trochę tak powinno być. Ten próbny i ten pierwszy, takie trochę pospinane, trochę nie wiem. Za bardzo. No, się nie popełnia błędów, no to się jest wyżej. No, się popełnia, no to się spada w dół. A jak to było z twoimi skokami dzisiaj? No, kwalifikacyjny był taki, kwalifikacyjny. Pierwszy był dobry, a drugi odwołali. Najlepszy był w tym sezonie? O, zdecydowanie. Tej zimy nie skoczyłem takiego. To był i telemark mi wyszedł. No, sam jestem w szoku, no. Cieszy się pan z dzisiejszych skoków Dawida, czy tam sporo błędów pan wychwycił tak na gorąco? Cieszę się. Ósmy byłem. Dawid znowu na podium, co mu tam powiedziałeś? Zapraszam. No, że dobrze gąsiora wyciągał. Jak zwykle, tak? A jak. Wolę się skupiać na swojej pracy, bo jak skupiam się na czymś innym, no to różnie może być. No dobrze, to teraz skup się, żeby dobrze wejść na podium, żeby tam trafić. O właśnie. To chyba w tamtym kierunku. Tak jest. Trzeba wierzyć w Sapporo do końca. Będziemy wierzyli zatem w Sapporo. Tyle Piotr Żyła na dzisiaj. Dziękujemy. Pozdrawiamy Polskę. Piotrek, powiedz, ty lubisz gadać z Kacprem, czy on cię wkurza? Tak szczerze, ja wiem, że on teraz słucha, ale możesz teraz szczerze powiedzieć, co o nim myślisz, ewentualnie zadać mu pytanie, proszę bardzo. No, lubię gadać czasem, a czasem mnie wkurza. Czym cię wkurza? Ale Kacper akurat tak, można powiedzieć, że raczej w porządku pytania zadaje, raczej nie jest dziennikarzem, co takie czasem zadaje głupie pytania, jak niektórzy, ale to normalne, no wiadomo, że niektórzy zadają głupie pytania, ale no my też głupio czasem odpowiadamy, nie? To teraz kolejne pytanie od Katrina. Trzeba by rozstrzygnąć, czy, bo to różne teorie są na ten temat, czy nie ma głupich pytań, są głupie odpowiedzi, czy nie ma głupich odpowiedzi, a są głupie pytania. Znaczy ja to tak interpretuję trochę tak, jest głupie pytanie, jest głupia odpowiedź, nie? Czyli są i głupie pytania, i głupie odpowiedzi. Pewnie, zawsze. Tak, zdecydowanie zdarzają się głupie pytania, przyznaję, ale już wiem, żeby o analizę tych złych skoków nie pytać. Czegoś się nauczyłem dzisiaj przynajmniej, także dziękuję ci, Piotrek. Najlepiej pytać o pogodę, jak jest ładna, nie? A nie, to wiadomo. Ino nie kurzyło, to zapamiętałem z Oslo. Dobra, Piotrek, pytanie od naszych widzów. Myślę, że to jak oglądacie dokładnie tę rozmowę, to jest pytanie, na które sami możecie sobie odpowiedzieć, ale Więzik pyta, jak samopoczucie obecnie bez skoków narciarskich twoje? Znaczy moje w porządku, no. Wiadomo, tam
byłem trochę, tak można powiedzieć, przedwczesnym sezonem, znaczy przedwczesnym końcem sezonu, taki trochę, można powiedzieć, smutny, ale można powiedzieć, że później jak zaczęliśmy tak naprawdę przygotowywać się już do kolejnego sezonu, no to mi przeszło, tak naprawdę dostałem sztangę. Tam z ciężarem zrobiłem kilka przysiadów, już było dobrze. A wiadomo, no my tak w tym okresie czasu nie skaczemy na skocznie, tylko właśnie mamy takie dość ciężkie treningi, także nawet nie ma człowiek czasu pomyśleć o skoczni. Myślę, że gdzieś tam końcem maja, czerwiec to już tak się będzie chciało wejść na skocznię, no już wtedy tak naprawdę już no, się zaczyna skakać. Zobaczymy, jak to w tym sezonie letnim będzie wyglądać. Mam nadzieję, że też jak najszybciej w tym okresie, co mamy przewidziane, będziemy już skakać, także mam nadzieję, że dużo większej przerwy od skakania niż jest do tej pory, to nie będzie. Pytanie takie, bardzo powiedziałbym przekrojowe, od użytkownika o niku Pocisk. Co pana najbardziej denerwuje w życiu? Znaczy tak, no raczej staram się nie denerwować, ale czasem jak gram w taką gierkę i denerwuję, to się denerwuję, nie? Okej, dobra. To jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, o czym trochę już rozmawialiście z Michałem a propos gitary. Pytanie od Kaczorka. Jaki utwór teraz szlifujesz? Akurat dziś w sumie pograłem dość dużo, także dziś w sumie tak się uczę, bo tak ostatnimi czasy właśnie nie miałem czasu, żeby się uczyć, tylko bardziej sobie grałem na aplikacji. A teraz się coś zacząłem właśnie uczyć utworów. To właśnie dzisiaj coś tam w rękę, Stand By Me, tak fajnie brzmi na gitarze też, także coś tam sobie próbowałem. No w sumie się nauczyłem, ale wiadomo, że to, żeby go fajnie płynnie zagrać, no to trzeba jeszcze trochę poćwiczyć. No dobrze, Piotrek, to teraz przejdźmy do aktualnych tematów, do twoich przygotowań. Jak można się przygotowywać, kiedy trener jest u siebie w domu, każdy musi być u siebie w domu i właściwie trzeba wykonywać te ćwiczenia zdalne? Czy to jest łatwe, czy łatwo zachować dyscyplinę? Czy można powiedzieć, nie chce mi się i tak nikt nie sprawdzi? Znaczy, to jest tak, z jednej strony jakby to powiedzieć, jakby się nam nie chciało, no to by się nam po prostu nie chciało, ale raczej my wszyscy jesteśmy takimi zawodnikami, że raczej tak naprawdę nawet nie trzeba zmuszać do treningu. Tak naprawdę sami od siebie, nawet jak tych treningów by nie było, to po jakimś czasie by człowiek zaczął myśleć, że coś by trzeba było zrobić i się tak ruszać, bo tak naprawdę te nasze życie jest związane ze sportem, z ruchem. No i ciężko by było tak naprawdę siąść i nic nie robić. A te treningi tak naprawdę to są fajne. No. Nie trzeba tak naprawdę dwa razy mówić, dwa razy powtarzać, że ten trening trzeba zrobić. My to robimy dla siebie. Każdy wie, że to robi dla siebie i ten ma ten plan i go realizuje. Poza tym mamy też jeszcze cały czas kontakt, właśnie wideo, taki jak teraz tutaj z wami mam, z trenerem. No i konsultujemy na bieżąco, jakbyśmy coś nie wiedzieli, to możemy tak naprawdę wysyłać tak samo filmiki, jak trenujemy trenerowi, on tak naprawdę też może poprawić. Później ćwiczenia, które dostajemy jakieś nowe, to tak samo dostajemy wideo, czy wszystko jest zrozumiałe,
żeby po prostu źle nie robić. Także u nas akurat nie ma z tym problemu. Każdy wie, co chce robić i wie, że tak naprawdę po to się robi, no, po to się to robi, żeby być jak najlepszym, nie? Jasne, że tak. Piotrek, a czy motywacją do cięższej pracy dla ciebie może być na przykład oglądanie swoich wspaniałych występów? Ile razy po sezonie obejrzałeś zwycięstwo w Kulm na przykład? A tak szczerze powiedziawszy, to raz sobie popatrzyłem, ale na próbną serię, tych nie chciałem oglądać. Bo wydawało mi się, że nie były dobre, a nie do końca tak naprawdę dobre skoki. Dobre skoki się fajnie, znaczy, no one wszystko wyglądało fajnie, no. Ja wtedy akurat byłem, można powiedzieć, fizycznie się czułem super, czułem się świetnie, ale same skoki, no tam dużo błędów było. Bardziej mi się podobał ten próbny i ten próbny sobie popatrzyłem właśnie po sezonie sobie go popatrzyłem i później w zasadzie już też raczej wolę patrzeć naprzód i tak naprawdę do przodu patrzeć to co przede mną, a to co już się zrobiło, no to raczej się nie staram się żyć, nie żyć tym, co było, bo tak naprawdę można się pogubić w tym, jak tak naprawdę zostanie się gdzieś w jakimś punkcie. Także to można powiedzieć krótkie podsumowanie i raczej trzeba iść do przodu niż tak naprawdę wracać. Wiadomo, tego życzymy. Piotrek, to jeszcze seria pytań od Marka, od Igora i Kacpra i telewidzów. Najpierw pan Marek, proszę bardzo. Widzieliśmy przy tym skoku twoim na Kulm prawie 103 km na godzinę na progu. W związku z tym moje pytanie, czy lubisz jeździć szybko samochodem, czy też niekoniecznie? Bo kiedyś taka krążyła anegdota, że kierowcy rajdowi albo Formuły 1, to jak jadą 50 na godzinę, to wysiadają z samochodu, bo myślą, że stoją. Czy w związku z tym jeździsz szybko, czy raczej zgodnie z przepisami, czy 100 km to jest dla ciebie za wolno? I drugie moje pytanie od razu też, w konkursach drużynowych skaczesz jako pierwszy bądź drugi. Czy to jest, czy czujesz się, że na tobie ciąży większa odpowiedzialność, bo jak się dobrze zacznie, to kolegom idzie łatwiej, czy to nie ma większego znaczenia, gdybyś skakał trzeci czy czwarty? Znaczy to może tak od początku, od tego pierwszego pytania, no to wygląda u mnie tak, że ja jeździłem bardzo szybko autem, to na pewno, muszę się do tego przyznać, że jeździłem na pewno bardzo, bardzo szybko i zawsze mi było wolno tak naprawdę, bo zawsze no u nas też jednak jak się jest poza skocznią, no to też trochę brakuje tej adrenaliny i tak naprawdę chce się tak naprawdę w życiu to wprowadzić, ale to nie jest do końca dobre. Tak naprawdę ja już od dłuższego czasu jeżdżę samochodem, czasem się ze mną śmieją, bo jeżdżę dokładnie tak się powinno jeździć. Jak jest 50, to jest 50. No i to jest też takie, że no, że parę razy się mnie śmiali właśnie na 30 jechałem 30, nie? Wiadomo, to tutaj w Polsce dużo kierowców łamie te przepisy. Mi się zdarzyło też właśnie parę razy, że gdzieś tam kierowcy trąbili na mnie, a jechałem tak, się powinno jechać, nie? Także no. Tak po prostu zacząłem tak jeździć, po prostu też przestałem się śpieszyć. Zacząłem po prostu jeździć właśnie i przestrzegać przepisów. A kiedyś po prostu to chyba też z racji tego, że po prostu gdzieś tam brakowało mi zawsze tych takiej adrenaliny, emocji, no to jeździłem szybko samochodem raczej. Szczególnie jeszcze jak gdzieś w zakręty się wjeżdżało takie drogi jak Salmopol. To jest właśnie leśna droga, gdzie są zakręty, no to tam zawsze można było sobie trochę poszareć. Wiadomo, auta jeździły, ale mało. Ale teraz wydaje mi się, że też to spowodowane jest tym, że po prostu znalazłem sobie
inne hobby niż samochód, bo jeszcze też tam czasem na tory jeździliśmy, a teraz po prostu na gitarze gram i nie wiem, może przez to po prostu nie potrzebuję już takiej adrenaliny za kierownicą. A drugie pytanie, no to wygląda trochę tak, że tak naprawdę się czuję, że się jest w dobrej formie, w dobrej dyspozycji i tak naprawdę no coś to się czuje, że jest wszystko tak powinno być. To nie ma znaczenia, czy siedzi pierwszy, czy siedzi ostatni tam w drużynówce, który tak naprawdę nie zwraca się w ogóle na to uwagi. Liczy się to tak naprawdę, co się ma zrobić i to wtedy tak naprawdę nic nie jest w stanie wpłynąć na to, że ten skok będzie gorszy, tylko po prostu się jest tak skoncentrowanym na tym, co się ma zrobić na sobie, że nie ma znaczenia, który się jedzie, można jechać, nie wiem, pierwszy, można jechać ostatni, można jechać w środku i to tak naprawdę żadnego znaczenia nie ma. Tak miałem, no zdarzało mi się właśnie tak odcinać parę razy, że byłem po prostu totalnie w swoim świecie i nawet tak choćby w zeszłym sezonie Planica jest takim szczególnym miejscem, tam jednak też dużo kibiców. A mi tak naprawdę się wydawało, że tam byłem sam. Dziękuję bardzo. No dobrze, to Igor teraz jeszcze. Cieszę się, że nie jeździsz za szybko, że jeździsz zgodnie z przepisami, dojrzałeś. Znaczy się, a to jest bardzo ważne. A może. Nie można tego wykluczać nigdy. Moje pytanie jest takie, na które też częściowo odpowiedziałeś, bo chciałem się zapytać o inne sporty w twoim życiu, no ale ponieważ jako zawodowiec nie możesz grać w piłkę, jak mówisz, pasja samochodowa też już w jakiś sposób jest poza tobą, przynajmniej na razie, ale czy są sporty, które lubisz oglądać, jeżeli są w ogóle takie, czy jesteś kibicem jakiegoś sportu, drużyny, czy jakichś wydarzeń? To jest jedna rzecz, a druga, zaraz sobie przypomnę, bo właśnie mi wypadło z głowy, to na razie to jedno pytanie. Znaczy tymi sportami jest tak, że ja lubiłem, na przykład bardzo lubiłem oglądać sporty, które też jeszcze uprawiałem, na przykład gra w piłkę, bo kiedyś grałem w siatkówkę, później w tenisa. Tak naprawdę no, lubiłem bardzo. Bardzo na przykład oglądać piłkę nożną, a teraz po prostu nie wiem, myślę, że przez to, że po prostu też nie gram i nie uprawiam tego sportu, to po prostu zaczęło mnie nudzić tak naprawdę inne sporty, bardziej w sumie zacząłem się też trochę właśnie muzyką interesować, właśnie gitarą, wiadomo, takie wydarzenia, które są takie ważne dla nas, czy tam nasi reprezentanci grają, czy coś, to oglądam i kibicuję tak samo z kolegami, oglądamy, kibicujemy, ale raczej tak naprawdę nie sprawiam już to takiej przyjemności, jak uprawiałem ten sport, na przykład jak grałem w piłkę, no to lubiłem bardzo. Teraz tak naprawdę mamy na rozgrzewce, czasem gramy właśnie siatko-nogę. Akurat kojarzę, że jest taka dyscyplina sportu też jak siatko-noga, ale nie udało mi się jeszcze tak naprawdę jej oglądnąć. Muszę sobie kiedyś popatrzeć, jakiś mecz, może akurat nie wciągnie. A tak naprawdę to więcej sportów nie uprawiamy. Nie uprawiamy raczej. To tak, no nie ma. Nie ma żadnych dyscyplin. No, można tak powiedzieć, że odkąd Stefan wtedy przyszedł do nas, Hongaher, no to postawił taki zdecydowany zakaz uprawiania innych sportów. No i po prostu my się tego trzymiemy. No, robimy to, co tak naprawdę jest, to, co należy do naszych obowiązków, a więcej, no to takie hobby, które tak naprawdę też możemy. No to stąd myślę też wynikło to, że po prostu zacząłem na tej gitarze się trochę bawić, bo tak to przypuszczam, żebym, nie wiem,
pewnie w piłkę dalej grał, czy tam w siatkówkę, bo też sobie chodziłem czasem na siatkówkę nawet. Także no myślę, że temu. Tak jest, nasz czas dobiega końca, więc ja bardzo szybko, właściwie jedno pytanie już teraz niech będzie, Piotrek. Od Pablito, jak wyglądasz w kuchni? Czy coś pichcisz? Jeżeli tak, to co? A tak. Znaczy normalnie nie. Jakoś tak można powiedzieć, że jestem leniem, jeżeli chodzi o gotowanie, bardziej wolę wjadać. Ale teraz no jest taka sytuacja, jaka jest. Jest dużo więcej takich, można powiedzieć, czasu wolnego, który się siedzi tak naprawdę i nie ma tak naprawdę co robić. No to coś tam gotuję. No. Moją specjalność akurat przez ten czas stała się jajecznica rano. Wkrajam tam wszystko tak naprawdę, co mam. A mam trochę tych składników, właśnie czosnek, paprykę, szynkę, ser, pomidora. No i tak myślę, że taka można powiedzieć bardzo dużo składników. No to w zasadzie zawsze rano sobie taką robię teraz. W zasadzie też jest więcej czasu teraz na to, nie ma tak naprawdę co się wyjść nawet. A drugim moim takim daniem, które robię, to mięso, steki. To jest akurat najprostsze, bo tak naprawdę wystarczy kupić dobrą polędwicę i ją usmażyć. Także myślę, że to jest to, czym się teraz żywię. Jajecznica i steki. No. A zobaczymy, jak przyjdę na skocznię, jak będę wyglądał. Ważysz się? Kontrolujesz wagę? A tak. Znaczy teraz ważę akurat no, 2 do 3 kilo więcej jak ważyłem w sezonie, ale to akurat nie jest przez jedzenia, też przypuszczam, że to też od treningu, bo mamy, można powiedzieć, teraz takie dość ciężkie treningi, to zawsze w tym okresie, jak się sezon skończy, to ta waga jednak idzie trochę do góry. Ale to akurat, ja akurat nie mam z wagą problemu, to do mnie to jest tak naprawdę moment, wystarczy normalne porcje jeść, nie kilo mięsa, tylko pół kilo, no może nie pół, ale wystarczy normalnie zacząć jeść, wiadomo, no teraz akurat ten okres, no to jest taki jak mamy co roku, bo my co roku taki mamy, po prostu jest czas na dużo rzeczy, no to wtedy ta waga jest ciutkę wyższa, ale później właśnie już tak od lata, jak tak naprawdę już wrócimy na tą skocznię, to po takich kilku treningach na skoczni, no to ta waga już tak naprawdę wraca do takiej normalności, już później już czasem ciężko, żeby coś zrobić więcej tej wagi. Ale też właśnie w sezonie jest właśnie taki problem, że czasem właśnie my mamy problem właśnie w drugą stronę, że u nas jest problem, żeby tej wagi tak by było więcej, niż nam ta waga też tak spada szybko, że po prostu myjemy czasem dużo, a na wadze jest za mało, nie? I tak naprawdę mamy też określone narty, no i nie możemy ważyć mniej, także czasem musimy dojadać bardziej niż chudnąć, nie? To tak jest, by się wydawało, że w drugą stronę powinniśmy, a my raczej musimy dojadać niż się odchudzać. Musimy kończyć, poganiają nas tutaj. Piotrek, bardzo dziękujemy za dziś. Marek Rudziński. Dziękuję bardzo, Piotr, dziękuję bardzo kolegom. Igor Błachut, Kacper Merk, Michał Korościel. Kłaniamy się, pozdrawiamy, do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzięki bardzo również. Na razie, do widzenia. Pozdrawiam.